Michała Hellera myślę, że można uznać za takiego prawdziwego artystę wśród filozofujących naukowców. Profesor Heller jest doskonałym dowodem na to, że naukę i religię można pogodzić. On to robi, myślę, w mistrzowski sposób. Przede wszystkim na tej zasadzie, że poszukuje wartości, które są obecne w nauce, do których nauka dąży. Wartości takie jak dobro, prawda, piękno. Michał Heller jest niesamowity w tym wszystkim dlatego, że nie onieśmiela, że ja jako gimnazjalista, który zderzył się z tymi pojęciami, nie stwierdziłem, że mnie bardziej interesują koledzy i gry komputerowe, bo to jest wszystko za trudne, to jest jakaś inna galaktyka, bo to jest ksiądz, bo to jest jeszcze naukowiec, to jest człowiek, który jest profesorem, to nie jest dla mnie. Nikt nie będzie czuł się za głupi, czytając książki Hellera. Zaskakuje go, tak to rozumiem, tajemniczość świata i to, że on jest pojmowalny i to, że jest opisywalny matematycznie i to go prowadzi do jakiejś zadumy także takiej teologicznej i filozoficznej. On właśnie jest i teologiem z wykształcenia, no i kosmologiem, tak? I to jest jeszcze dialog między różnymi obszarami ludzkiej wiedzy, między humanistyką a naukami ścisłymi, także to jest człowiek trzech kultur, jak to można byłoby powiedzieć. Michał jest miłośnikiem kryminałów, natomiast nigdy nie przyznawał się do czytania literatury science fiction. Natomiast pewne sformułowanie, pewna zasada, którą głosił pierwszy wydawca Filipa Dicka. On mówił mianowicie, ma pewien związek z tym, jak Michał Heller postrzega myślenie. Mianowicie ten wydawca Dicka mawiał, że dobra literatura science fiction, dobra literatura fantasy opierać się może na tylko jednej niewielkiej zmianie w rzeczywistości. Okazuje się, że taka jedna mała zmiana powoduje ogromne przekształcenia, ogromne przestrukturyzowanie całego świata. Po przeliczeniu tego, ile przeciętny czytelnik poświęca mocy przerobowej, mózgowej na zastanawianie się nad słowami Hellera, wyszło mi, że stale na świecie dzięki Hellerowi funkcjonuje ekwiwalent 5 dodatkowych mózgów, stale pracujących i myślących o filozofii. Ja jubilatowi życzę przede wszystkim tego, czego on by sobie sam chciał życzyć, to znaczy uporania się z wieloma tematami, które, mówiąc brzydko, nasz jubilat rozgrzebał. Zdrowia i możliwości realizowania tych pasji, bo one same sobie są drogą, one nie są celem. Drogi Michale, ponieważ składałem Ci już życzenia tą drogą, a nie chcę ani popaść w sprzeczność, ani jakąś inną niespójność, życzę Ci tego samego, co poprzednio, czyli wszystkiego najlepszego. Księdzu profesorowi z okazji jego jubileuszu mógłbym życzyć mocy, ponieważ jest to jedna z tych kategorii, które mają ścisły wyraz matematyczny. Profesor Heller bardzo nie lubi otrzymywać żadnych życzeń. Dlatego może powiem, czego życzyłbym sobie. Życzyłbym sobie i innym przyjaciołom czy współpracownikom księdza Hellera, żebyśmy go po prostu mieli jak najdłużej i mogli się jak najdłużej od niego wszystkiego uczyć. Nad wieloma rzeczami pracuję. Przygotowuję kolejny tom książki, której pierwszy tom był zatytułowany Bóg i geometria. Pracuję dalej nad matematycznymi rzeczami z moimi współpracownikami. Pracuję nad bieżącymi rzeczami w Centrum Kopernika. Jest co robić.